pierwszy festiwal w Sopocie od 25 do 27 sierpnia 1961 roku. 25 sierpnia 1961 roku rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Piosenki. Został zorganizowany w hali widowiskowej Stoczni Gdańskiej. Pomysłodawcą festiwalu był słynny pianista, dyrektor działu muzycznego Polskiego Radia Władysław Szpilman. Do 1963 roku włącznie festiwale odbywały się w hali Stoczni Gdańskiej. Po 3 latach został już na stałe przeniesiony do wyremontowanej Opery Leśnej w Sopocie. There was no joy for him nor here nor there.